Radia Zachód. Prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki, jest gościem Radia Zachód. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zgodzi się pan, że ładna pogoda dzisiaj? Piękna. Pamięta piękna. Pan, jaka była tydzień temu, dokładnie w czwartek? Pamiętam. Czy udało się to, co... Bo być może nie każdy wie, co się wydarzyło wtedy w Gorzowie. 127 mm na metr kwadratowy. Tak, czyli 127 litrów na metr kwadratowy. To są gigantyczne opady. Opady, które nie były notowane w historii nigdy. W 70 którymś roku... 45 lat temu chyba. Tak, były tam ponad 70 litrów. Tak, czyli prawie połowa mniej niż teraz. Tak. Infrastruktura była zupełnie inna, ale to za chwilę o tym pomówimy. Mhm. Proszę powiedzieć, panie prezydencie, najpierw informacyjnie. Czy udało się w ogóle już zdiagnozować wszystkie szkody? To znaczy być w tych miejscach, gdzie wszystko się wydarzyło, wszystko złe, bo tyle wody, zniszczone chodniki, zniszczone ulice i tak dalej. W tych miejscach, które dotyczą jakby miejsc publicznych jak najbardziej, natomiast cały czas spływają do nas wnioski mieszkańców o wsparcie finansowe przy likwidacji szkód, bo te szkody również woda wyrządziła w domach prywatnych. Ale tak, na ulicach tak, natychmiast tego samego dnia już pojawił się ciężki sprzęt. Zaczęliśmy odtwarzać między innymi tą skarpę przy Rondzie Santockim. Ulice, czy wjeździe do Gorzowa mostem Lubuskim. Tak. Te ulice, które zostały zniszczone. Więc to się toczy. Myślę, że maksymalnie do końca tygodnia zostaną naprawione. Jeszcze dużym problemem dla nas jest skarpa przy Akademii imienia Jakuba z Paradyża, ponieważ tam woda, która spływała z ogromnej części miasta, po prostu wypłukała część terenu AJP. Skarpę i ta woda wdarła się do warty, ale to będziemy naprawiać. No myślę też lada dzień. Mieszkańcy, którzy składają wnioski indywidualnie o zwrot za poniesione straty. Tak. Jak to się odbywa? To jest tak, że ktoś jedzie i sprawdza, czy to po prostu wniosek jest, to płacimy? Oczywiście, że są weryfikowane. Te wnioski są składane do nas, do Urzędu Miasta. My je weryfikujemy i przekazujemy do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. I te wnioski dalej będą już realizowane przez pana wojewodę. Kiedy pan czyta albo słyszy, że zabetonował pan miasto i to jest efekt zabetonowania tego miasta, to jaka jest pana odpowiedź? Największe straty woda poczyniła w gminie Santok, w Wawrowie i w Czechowie. Jeżeli tam pan wójt jeden czy drugi zabetonował te miejscowości, to proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób. No, to nie jest efekt zabetonowania, bo tak naprawdę taki opad żadna przestrzeń nie jest w stanie przyjąć. Tym bardziej, że od miesięcy nie padało. Ziemia była sucha, wszystkie liście, wszystkie śmieci, woda natychmiast przy takim dużym opadzie zebrała, zatkała studzienki i nie ma możliwości. No oczywiście, że cały czas realizujemy inwestycje, które mają poprawić sytuację hydrologiczną w Gorzowie. To są zbiorniki retencyjne, to są różnego rodzaju odprowadzenia wód. Natomiast pamiętajmy, że miasto było zabetonowywane przez ostatnie kilkaset lat, bo każdy budynek to jest zabetonowanie przestrzeni. To jest dach, z którego odprowadzamy wodę na podwórko. Podwórko zabetonowujemy, bo chcemy mieć ładne dojście. No i gdzieś ta woda musi uciec. Tylko panie prezydencie, bo to jest tak, że na zasadzie co widzą mieszkańcy i co o czym mówią mieszkańcy. Wiadomo, że takim symbolem tego, co się mówi, bo ja nie podzielam tego akurat, ale to nie jest zupełnie, to nie ma zupełnie związku. Natomiast symbolem takiego zabetonowania, jak to się utarło, no jest centrum Gorzowa w tej chwili, czyli okolice Starego Rynku, ulica Sikorskiego. I co tam się wydarzyło podczas tej ulewy? No fakt, że tam nie było tam tego największego nie było deszczu. Tam myślę, że nie można tego wydarzenia rozpatrywać akurat w tym kontekście, dlatego że tamtego deszczu aż tak wielkiego nie było. Ale proszę sobie przypomnieć, że właśnie w okolicy rynku i na ulicy Sikorskiego od katedry do Urzędu Miasta kiedyś był tylko asfalt i chodniki. Nie było żadnej przestrzeni biologicznie czynnej, kompletnie żadnej, zero. Przed remontem. Teraz oczywiście, że jest jedna ładna, piękna powierzchnia, ale są przestrzenie, w których rosną trawy, w których rosną drzewa. Więc to w drugą stronę zadziałało, tylko optycznie wygląda to, że jest to jedna duża powierzchnia. Tak jest, natomiast plac. Kiedyś to było dokładnie, znaczy było gorzej, bo to był jeden asfalt i beton. Z jednej strony, już kończąc wątek tego betonu, bo rzeczywiście w nieskończoność będziemy o tym rozmawiać, a
Ani chyba nie wszystkie dyskusje są jakieś, prowadzą do jakiegoś rozwiązania. Czy miasto stać na to, żeby posprzątać po tej ulewie? Bo z jednej strony mówi się o wyłączaniu ulic, światła w nocy, żeby oszczędzać, a z drugiej strony no, dzieje się coś nagłego, co myślę, że powyżej miliona złotych będą te koszty. Tak, będą koszty. Oczywiście, że tak. Mamy rezerwę kryzysową i tą rezerwę natychmiast uruchamiamy. Dlatego można było te działania ratownicze, że tak powiem, przeprowadzić. I odbudowane są drogi, odbudowane są skarpy. I oczywiście, że muszą się na to znaleźć pieniądze, bo bez tego miasto nie funkcjonuje. Ale tak, trudna sytuacja na pewno nie tylko nas, każdego z nas domowników czeka, ale również i miasto w to przyszłym roku. Ile pieniędzy miasto zapłaci za usuwanie skutków tej ulewy czwartkowej? No dzisiaj to są, to liczymy raczej w setkach tysięcy. Myślę, że powinniśmy się zamknąć do kwoty miliona złotych. A mówi pan o retencji, jeszcze już kończąc wątek tej ulewy, mówi pan o retencji, o zbiornikach, jasne, że one są i pod Parkiem Słowiańskim ogromne i w kilku innych miejscach, już nie będziemy tego wymieniać, natomiast no takiej ulewy, takiej intensywnej, jednorazowej, ogromnej ulewy, no nie jest w stanie nic, żadna retencja nie pomóc. Nie, żadna. Proszę sobie wyobrazić, że większość miasta jest skierowana, ta zlewnia jest skierowana do Kłodawki. Jeżeli ten opad przesunąłby się bardziej w centrum miasta, nie tutaj na wschodnią część, tylko byłby w centralnej części miasta, to całkiem możliwe, że przy takim opadzie mielibyśmy pozrywane jezdnie, zniszczone budynki. Proszę sobie przypomnieć 2010 rok i powódź błyskawiczną w Bogatyni, gdzie ludzie... Stróżka, która tam płynie przez Bogatynię, normalnie ma 10 centymetrów. Kłodawka również jest rzeką górską. Wezbrała do 6 metrów. Tam centrum miasta zostało po prostu przeryte. Przy takim opadzie takie rzeczy się niestety zdarzają. To jest efekt zmian klimatycznych. No to jakie wnioski? Co można zrobić, żeby następnym razem nie było takich strat? Przy takim opadzie nic. Możemy bardzo mocno zapobiegać przede wszystkim to codziennemu retencjonowaniu wody. Możemy robić wszystko, żeby to retencjonowanie było większe. Czyli robić powierzchnie biologicznie czynne, czyli nie parking szczelny, tylko parking na przykład z ekokraty. No oczywiście nie jest to możliwe w samym centrum miasta, bo zaraz byłby lament, że po takim parkingu nie da się chodzić, nie da się jeździć rowerami. Natomiast wszędzie tam, gdzie są to parkingi przydomowe, gdzie są to parkingi takie, na których staje się, nie wiem, rano i wyjeżdża się po południu do pracy na przykład. No państwo przy redakcji możecie mieć taki parking. Każdy w swoim miejscu pracy może taki parking zrobić. Bo pamiętajmy o tym, że nasz dom to jest zabetonowanie, bo to jest powierzchnia kilkuset metrów kwadratowych dachu, z którego woda odprowadzana jest bezpośrednio do kanalizacji. Czyli rozwiązania są, ale do tego się nie zmieni w jednego dnia. Tak. Panie prezydencie, kiedy pan ostatnio pociągiem jechał? Nie pytam jakoś podchwytliwie specjalnie. Ojej, myślę, że w zeszłym roku, tak. Ale tak z Gorzowa gdzieś dalej, czy tak tutaj z Gorzowa do Witnicy na przykład? Do Warszawy. Tak. Nie była to łatwa podróż. Ostatnio słyszałem pana pomysł, który pan prezentował, żeby połączyć 203, czyli linię kolejową 203 z Kostrzyna, z Krzyża do Kostrzyna. Z Odrzanką, tak. Dlaczego teraz się pan tym zainteresował, biorąc pod uwagę, że przez ostatnich bardzo wiele lat w zasadzie nikt się koleją nie interesował? Powiem więcej. Symbolem gorzowskiej kolei jest plastikowa toaleta, która stoi przed dworcem. Przepraszam za kolokwializm, Bardaszka, gdzie tak naprawdę no, nawet toalety w tym mieście nie ma, jeżeli chodzi o kolej. To dlaczego nagle takie koncepcje? To nie nagle. Po pierwsze, że od lat walczyliśmy o elektryfikację linii 203. I z tego nic nie będzie. I było studium wykonalności zrobione, które szacuje, że dzisiaj elektryfikacja linii 203 to jest około 7 miliardów złotych. Więc bez środków europejskich, bez ogromnego wsparcia, nie ma na to szans. Umówmy się, komu by się chciało 7 miliardów ładować w jakąś linię, która tylko... To właśnie dlatego zmieniamy podejście do tego. Od kilku lat nasi planiści, mamy w naszym urzędzie ekspertów, również z kolejnictwa, z Polski zaangażowanych w projekt, walczą o to, żebyśmy wyprosili w kolei zbudowanie łącznicy kolejowej między właśnie linią 203 a Odrzanką. Ona pozwoli na to, żeby pociągi, które jeżdżą do Szczecina, nie jechały z Krzyża prosto do Szczecina, tak naprawdę przez tereny mało zurbanizowane, tylko mogły przejechać przez Gorzów.
to jest alternatywa dla kolei. Wiemy, że kolej ma dzisiaj bardzo mocno zapchane trasy. Wiemy, że sami kolejarze o tym mówią bardzo pozytywnie. Tak naprawdę dzisiaj potrzeba 1,5 kilometra łącznicy, jasne, która pozwoli na to, żeby połączyć te dwie tylko bardzo ważne linie. Parowozy tu będą jeździły? Bo nie. Co? Będzie zmiana na... Ale panie redaktorze, po pierwsze, że wiele tras jest nieelektrycznych. Jeżdżą wozy spalinowe. Jest to normalne. Oczywiście może być tak, że my nie doczekając się elektryfikacji, doczekamy się lokomotyw wodorowych, bo już takie Niemcy są. Tym pracują. Niemcy, Polska PESA wypuściła już pierwszą lokomotywę wodorową. Możliwe, że jakby to wejdzie, ale bez torów nie ma możliwości, żeby pociąg pojechał. Więc przede wszystkim tory. To jest łącznica z Odrzanką. To jest w ramach Kolei Plus. Miasto Gorzów jest liderem programu. Chcemy połączyć Gorzów z Poznaniem przez Międzychód, jakby odtworzyć, przywrócić, bo ta linia funkcjonuje. Jest ona, bo nie mogą pociągi jeździć, ale przywrócić to połączenie przez między innymi Skwierzynę do, i Międzychód do Poznania. Poznanie, tak. To też jest alternatywa. No i kolejnym etapem rozwoju kolei dla zachodniej części kraju to jest magistrala zachodnia, która połączyłaby bezpośrednio Gorzów z Zieloną Górą. Brakuje nam tutaj właściwie w tej chwili odcinka między Sulechowem a Świebodzinem. I to też nie jest zadanie z obszaru 7 miliardów elektryfikacji, a raczej bardziej kilkuset milionów złotych. Myśli pan, że króciutko na koniec, że wybory parlamentarne mogą pomóc w tym, żeby ten pomysł jakoś politycznie umocnić? To nie ma znaczenia. No to potrzeba czegoś błogosławieństwa. Ale oczywiście, że tak. No dzisiaj mamy wsparcie w naszych parlamentarzystach, mamy wsparcie w Urzędzie Marszałkowskim, mamy wsparcie u wojewody, więc walczymy o to. No, wszystkie ręce na pokład. Mamy w przyszłym tygodniu chyba spotkanie z panem wojewodą i dyrektorem Generalnej Dyrekcji Drogowych Autostrad właśnie w kwestii omówienia łącznicy, bo ona musi być wbudowana w Kostrzynie. Więc czekamy na to i walczymy o kolej. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, był gościem Radia Zachód. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Lubuskie. Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.